Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku. Kontynuujemy odliczanie dni do świąt, a dziś zapraszam Was na krótką historię tej oto rośliny, czyli Philodendrona birkin i generalnie parę słów o roślinach z TC, czyli Tissue Culture. Zapraszam Was, kochani. Philodendron birkin. Dużo można powiedzieć na temat tej rośliny. Zrobił gigantyczną karierę. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilku lat mało jest roślin, które tak bardzo drastycznie zmieniły swoje ceny na bardzo krótkim przestrzeni czasu, ponieważ był to bardzo poszukiwany kolekcjonerski okaz, który kosztował setki złotych jeszcze w grudniu 2 lata temu. Sadzonki kosztowały około 400-350 zł za taką malutką sadzonkę, jak widzicie właśnie w tej chwili. To jest okaz, który ma zniszczony ten jeden z liści, ponieważ jest to sadzonka kupiona na wyprzedaży w Dino. Tak, w przeciągu 2 lat roślina z bardzo pożądanego okazu kolekcjonerskiego stała się bardzo szeroko dostępną rośliną, niedrogą, dostępną właśnie w marketach spożywczych. I teraz właśnie chciałam Wam opowiedzieć, jak to jest możliwe, że rośliny właśnie tak bardzo zmieniają swoje ceny. To jest przykład rośliny, która nie występuje w naturze. Jest kilka generalnie teorii, jak doszło do powstania tej konkretnej wariegacji filodendrona. Jedna z teorii mówi o tym, że jest to tak zwany sport, czyli po prostu samorzutna taka naturalna wariegacja, która wystąpiła na filodendronie Rojo Congo. I dodatkowo tą historię, tak jakby tą teorię może popierać to, że często zdarza się dosyć, że ta roślina ma powrót do tej podstawowej formy Rojo Congo, właśnie to jest tak zwana rewersja. Następuje rewers tej rośliny do tej wersji bezwariegacyjnej. Natomiast są też teorie, które mówią o tym, że rośliny te, które charakteryzują się bardzo ładnymi zielonymi listkami z białą wariegacją ułożoną tak promieniście jak rozkład nerwów w liściu, że one jednak są hybrydą. Hybrydą też wskazywany jest jako jeden z rodziców tej rośliny Rojo Congo, ale czytałam, że jest łączone też z Imperial Green. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ Rojo Congo generalnie charakteryzuje się zarówno większym rozmiarem, jak i innym kolorem zieleni, ponieważ on zaczyna jako taki, te liście są na początku takie bardziej brązowe, a potem zielenieją. Natomiast no tutaj w przypadku birkina mamy taką bardzo ładną, ciemną zieleń, co znowu ta cecha mogłaby gdzieś tę historię o udziale jakimś genetycznym Imperial Green, że gdzieś to się wszystko łączy. Natomiast generalnie jak to wszystko się wydarzyło, to myślę, że może kiedyś się dowiemy, natomiast na chwilę obecną można znaleźć kilka różnych teorii właśnie na temat pochodzenia tej odmiany. Turmem podbiła serca kolekcjonerów, stała się bardzo chcianym i poszukiwanym okazem. Była też bardzo drogą rośliną i prawdę mówiąc, chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko straci ona na cenie, na wartości stracą te sadzonki, ponieważ nagle po prostu w momencie, w którym rynek zalała masowa ilość właśnie sadzonek rozmnażanych w laboratorium, to ceny te spadły drastycznie. Nagle z kilkuset stało się to kilkadziesiąt złotych, a nawet w niektórych właśnie, tak jak mówię, marketach spożywczych można to kupić w cenie kilkunastu złotych za sadzonkę. Także cena spadła diametralnie. Jest to roślina w pełni rozmnażana właśnie poprzez namnażanie tkankowe tissue culture. Czy jest to coś złego? Ja powiem szczerze, że moim zdaniem jest to bardzo pozytywne zjawisko, jeżeli chodzi o rozmnażanie roślin. Dzięki temu mamy pewność, że tak rozmnażane rośliny na pewno nie pochodzą z jakichś wątpliwych źródeł, jeżeli chodzi o legalność tych sadzonek, o jakieś zubożanie środowiska naturalnego i generalnie można powiedzieć, że ta roślina, że ja ją trzymam w ręce, to tylko naprawdę i wyłącznie dzięki temu, że mamy taki aktualnie postęp nauki i takie możliwości technologiczne, żeby opracować właśnie całe te procesy namnażania.
I dzięki temu możemy się taką bardzo ładną rośliną cieszyć, a dodatkowo możemy się cieszyć nią w tak niskiej cenie. W tak niskiej cenie, ponieważ no, jeżeli chodzi o możliwości i szybkość produkcji tych sadzonek, ich ilość i właśnie cena, przez to, co się wszystko przekłada na dostępność tych roślin dla nas, no to nic innego nie jest lepszego dla nas, kolekcjonerów, niż właśnie to, że roślina trafia właśnie do takiej formy produkcji, ponieważ to gwarantuje jej dużą dostępność i niską cenę. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat takich roślin. Czy uważacie, że takie rośliny są lepsze czy gorsze od takich pozyskiwanych ze środowiska i następnie rozmnażanych wegetatywnie poprzez sadzonkowanie? To jest roślina, tak jak mówię, o nie do końca w pełni takim jasnym pochodzeniu, jeżeli chodzi o to, czy ona gdzieś powstała w laboratorium, czy udało się gdzieś ten jeden taki sport odnaleźć gdzieś w naturze. Spotkałam się właśnie z różnymi teoriami. Jeżeli Wy słyszeliście o jakiejś jeszcze dodatkowej historii, bardzo byłabym chętna, żebyście podzielili się tą historią z nami. Tu Wam pokażę jeszcze mój birkin, którego ostatnio pokazywałam, zgnite korzeń. W poprzednim filmie możecie zobaczyć, jak rozróżnić korzeń, który jest żywy, od korzenia, który obumarł. I tutaj, jak widać, ten taki jasny, ale taki lekko brązowy, taki różowy w kolorze korzonek, to jest właśnie nie korzeń, tylko sam ten rdzeń korzenia, także no nic się z nim nie dzieje, natomiast generalnie on też nie pobiera wody i w zasadzie jest bezużyteczny dla rośliny, także ta roślina czeka do przesadzenia do ceramisu, tak jak Wam wspomniałam. Ja bardzo się cieszę, że mam birkina, że jest w takiej cenie. Bardzo mi się ta roślina zawsze podobała, natomiast no, w tych poprzednich cenach na pewno bym się na jej zakup nie zdecydowała. Jest to fajny, taki kompaktowy filodendron, dorastający w teorii do metra. Spotkałam się z takimi informacjami, niektórzy piszą 80 cm, inni wspominają o metrze. Myślę, że raczej nie spotykamy tych docelowych rozmiarów jeszcze roślin, ponieważ jest to odmiana stosunkowo nowa i mało kto ma właśnie jeszcze roślinę, która już osiągnęła te docelowe rozmiary, natomiast widać po sobie wzrostu tej rośliny, że jest to raczej taki kompaktowy, krzaczasty pokrój. Bardzo sympatyczna roślina, którą można gdzieś postawić na półce czy na stole. Jest, tak jak mówię, niekłopotliwy. Największe kłopoty, jakie są zgłaszane z tą odmianą, to jest to, że właśnie traci tą swoją wariegację i powraca do tej formy podstawowej, czyli do Rojo Congo. Tak to jest i wtedy rzeczywiście widoczna jest zmiana koloru też tej zieleni na początku, że często właśnie można znaleźć informację, że dlaczego filodendron birkin ma nagle na przykład pół liścia, które jest pomarańczowe. No swoją drogą też taka ciekawostka, też rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu pod poprzednimi filmami w komentarzach, że pojawił się właśnie taka partia, która była w różnych sklepach internetowych, właśnie filodendron birkin, które już miały tendencję do regresu, do tego, że zanika ta wariegacja, i były one reklamowane w tych sklepach jako takie ciekawe opcje half moon, że właśnie połowa typowa taka dla birkina z tymi paseczkami, natomiast druga połowa w pełni zielona. No ja powiem szczerze, że jak słyszałam tę historię, to trochę byłam taka w sobie zła, że no ta informacja szła taka bardzo niepełna i jeżeli ktoś nie zna się zbyt na roślinach, to mógł pomyśleć, że rzeczywiście może jakaś wyjątkowo ciekawa sadzonka, jakiś ciekawy egzemplarz. I ta informacja o tym, że to jest regres do tej wersji podstawowej i że ta wariegacja właśnie w roślinie zanika, nie była gdzieś tam wprost komunikowana, a wręcz w drugą stronę, właśnie dla osób, które są mało doświadczone, było to prezentowane jako coś wyjątkowo ciekawego. Ja powiem szczerze, że co jak co, ale uważam, że prawo do informacji jest jednym z tych podstawowych i najważniejszych. Ja bym właśnie bardzo chciała, żeby zawsze ten komunikat ze strony sprzedawców był jasny i w tym wypadku oczekiwałabym od nich, że wyraźnie jako osoby, które handlują roślinami i znają się na tym na pewno, wyraźnie komunikowali, że no tutaj w tych roślinach to właśnie już zaczyna się regres wariegacji i różnie może być, mogą być liście na zmianę, jeden taki typowy dla birkina, drugi typowy dla Rojo Congo, albo może po prostu w ogóle następne liście pójdą w kierunku tej wersji podstawowej zielonej Rojo Congo i wcale tych paseczków już nie zobaczymy w kolejnych liściach, także to taka ode mnie taka informacja, wiem, że też dużo ludzi
na roślinach, które kupili, obserwuję, że samorzutnie ten regres gdzieś tam następuje. Ja powiem szczerze, że mam rośliny już od jakiegoś czasu. Te kupiłam nie tak dawno, kilka miesięcy temu. Natomiast ta sadzonka, którą ostatnio Wam pokazywałam, że właśnie rozdzielałam to moje trzy sadzonki i tą jedną tak trochę pomaltretowałam i system korzeniowy, to mam już dość długo i prawdę mówiąc, no póki co jak widać to są najnowsze liście, ta wariegacja widać jest niezagrożona, także ja nie mam takich osobiście doświadczeń, żeby któraś z moich roślin miała problem właśnie z zanikiem wariegacji. Jeżeli Wasze birkiny mają taki problem, to podzielcie się swoimi doświadczeniami, co Wy robiliście, czy jakoś staraliście się tą wariegację przywrócić, czy na przykład cięliście jakąś roślinę. Jestem tego bardzo ciekawa. Podzielmy się wspólnie tymi naszymi doświadczeniami. Ja myślę, że to jest roślina bardzo, bardzo ładna, niekłopotliwa, warta zainteresowania. I ja Wam, kochani, dzisiaj serdecznie już bardzo dziękuję za czas, który poświęciliście. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Życzę Wam, kochani, cudownej niedzieli. Mam nadzieję, że ten weekend minął Wam bardzo przyjemnie. U nas, mogę powiedzieć, jest bardzo śnieżnie. Skorzystały z tego dzieciaki i były na sankach. Także mam nadzieję, że Wam również ten weekend udał się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, że odpoczęliście, podładowaliście trochę akumulatory przed kolejnym tygodniem. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć ten kanał i mnie, zostawiając subskrypcję, łapkę w górę lub jakiś komentarz. Wszystkiego, kochani, zielonego, cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!